Everest jest najwyższym szczytem na Ziemi, wznoszącym się na 8848 metrów nad poziom morza. Zgodnie z obserwacjami góra wciąż rośnie, zwiększając się o około 4 mm rocznie. Co jeśli pewnego dnia dogoni marsjański Olimp, którego bezwzględna wysokość wynosi 21 229 metrów i pobije rekord wysokości naszego Układu Słonecznego? Wtedy szczyt Everestu będzie dostępny nie dla elitarnych wspinaczy, a tylko dla astronautów. Jeśli Everest będzie nadal rósł w tym samym tempie co teraz, dogoni Olympus za 4 miliony lat. Czy góra może rosnąć tak długo? A może ten wzrost ma granice? Mimo stałego wyglądu powierzchnia naszej planety jest bardzo ruchliwa. Ciągle się zmienia, niewidocznie dla oka, dzięki ruchowi płyt litosfery, na które podzielona jest skorupa ziemska. 7 głównych i 152 mniejsze fragmenty. Mechanizm ten prowadzi również do powstawania gór. Kiedy zderzają się dwie płyty, siła uderzenia powoduje ściskanie, zagęszczanie i przesuwanie się w miejscu styku skał, niczym dywan przyciśnięty do ściany. Na przykład Himalaje w Azji z 10 szczytami 8-tysięcznikami, w tym Everestem, pojawiły się w wyniku spotkania płyty indyjskiej i eurazjatyckiej. Ten proces jeszcze się nie zakończył. Płyta indyjska nadal porusza się z prędkością około 7 cm rocznie, więc Himalaje również stale rosną. Oczywiście zderzenie płyt tektonicznych nie zawsze skutkuje narodzinami takich gigantów. Na przykład Mount Wichiprów w Australii wznosi się tylko na 148 metrów nad poziom morza, przez co niektórzy nazywają go najmniejszą górą na planecie, podczas gdy inni uważają to za wzgórze, ponieważ nie odpowiada ogólnie przyjętej definicji góry. Powstawanie tych form terenu jest spowodowane nie tylko siłami tektonicznymi. Istnieje jeszcze jedno zjawisko geologiczne, które prowadzi do narodzin gór – wulkany. Dzieje się tak z powodu wznoszenia się gorącego strumienia płaszcza z głębi Ziemi – pióropusza, który przebija się przez skorupę ziemską i wybucha na powierzchnię. Każda kolejna erupcja gromadzi coraz więcej lawy, popiołu i skał ziemskich, które łączą się i tym samym żywią górę. Według Uniwersytetu Stanowego w San Diego najczęstszym przykładem są szyszki żużla. Mają symetryczny, stożkowy kształt, który zwykle wyobrażamy sobie, gdy myślimy o wulkanie. To te góry rosną najszybciej. Mogą uformować się w ciągu kilku miesięcy lub lat, ale ich średnia wysokość wynosi tylko około 91 metrów, a maksymalna nie przekracza 366 metrów. W przeciwieństwie do szybko rosnących małych wulkanów, stratowulkany i wulkany tarczowe rosną wolniej. Mimo wszystko najbardziej spektakularne pokazy to stratowulkany. Wznoszą się średnio na 2,5 km i mogą wybuchnąć z wielką siłą. Żywa ilustracja Wezuwiusz, który w ciągu jednego dnia zmiótł z powierzchni Ziemi 3 miasta, w tym sławne Pompeje i kilka wiosek. Ogromne, łagodne wulkany tarczowe są mniej dramatyczne. Ich erupcje bardziej przypominają płyn przemieszczający się wzdłuż krawędzi pojemnika niż eksplodującą z butelki kolę, którą potrząsasz i otwierasz, jak w przypadku stratowulkanów. Wulkany tarczowe rosną powoli z płynącą lawą, której cienkie warstwy ułożone są jedna na drugiej. Ich szeroka podstawa ma średnicę kilku mil, a strome zbocza wieńczy stosunkowo płaski szczyt. Dlaczego więc góry nie rosną w nieskończoność? Niektóre z powodu zderzenia płyt, inne z powodu powolnego i stopniowego wzrostu spowodowanego erupcjami. Gdyby tak nie było, piloci musieliby manewrować między nimi jak w kamiennym labiryncie. Czy to możliwe? Nie, mówią naukowcy. Faktem jest, że wraz z powstawaniem gór pojawiają się również wielkie niwelatory, powody, które ograniczają ich wysokość. W przeciwnym razie na przykład Ural, który jest ponad 10 razy starszy od Himalajów, powinien być znacznie wyższy, a nie 4,5 raza niższy niż Himalaje. Jednym z takich powodów jest grawitacja. Sama masa gór sprawia, że skorupa ziemska ugina się i opada pod nimi.
kiedy ciężar bardzo wysokich gór jest zbyt duży dla sił tektonicznych pchających je w górę, wzrost zatrzymuje się. Ponadto nadal dochodzi do zderzenia płyt litosferycznych, co prowadzi do ściskania i pogrubiania skał pod niższymi szczytami oraz narastania skarp po obu stronach najwyższych punktów. Powstaje więc płaskowyż. Oznacza to, że po pewnej wartości krytycznej wzrost gór trwa, tylko relatywnie rzecz biorąc już nie w górę, ale wszerz. Według geologów Everest zbliża się do tej wartości, a może nawet ją osiągnął, ponieważ rozpoczął się wzrost przyległych obszarów. Możliwe, że jego wysokość jest maksymalną dla tych form terenu, chociaż naukowcy nie określili jeszcze dokładnej wartości progowej. Ale nie tylko grawitacja powstrzymuje góry przed wzrostem. Ich wysokość jest również zjadana przez lód. Według obserwacji badaczy, gdy tylko szczyt osiągnie określoną wysokość, pojawiają się na nim lodowce, erodujące wierzchołek. Choć dotyczy to tylko cieplejszych klimatów, gdyż w chłodniejszych jest na odwrót. Należy zauważyć, że góry na całym świecie wznoszą się ponad lokalną linię śniegu o nie więcej niż 1,5 kilometra. Dlatego zgodnie z tą teorią, tempo erozji lodowcowej jest wyższe niż tempo wzrostu gór. Naukowcy twierdzą jednak, że tempo wzrostu wulkanów może wyprzedzić erozję lodowcową, ale na ich wysokość może wpłynąć utrata źródła magmy. Jeśli płyta tektoniczna się porusza, zaburza się bezpośrednia dostawa magmy, a wraz z nią zmniejsza się liczba erupcji. Taki problem nie pojawia się na przykład na Marsie, gdzie skorupa nie porusza się. Erupcje są niebezpieczne dla wielkości wulkanów. Na przykład po erupcji wulkanu St. Helens w stanie Waszyngton w 1980 roku wiatr zwiał 520 milionów ton pyłu na wschód przez Stany Zjednoczone w ciągu jednego dnia, co spowodowało całkowitą ciemność w mieście Spokane, ponad 250 km od miejsca zdarzenia, a wysokość góry zmniejszyła się o 400 metrów. Można sobie wyobrazić, jak zmieniło się oblicze planety i ilu rekordzistów straciła od 252 milionów lat. Według jednej z teorii erupcje wulkanów doprowadziły do największej katastrofy w dziejach Ziemi, która około 60 tysięcy lat temu, plus minus 48 tysięcy, zniszczyła ponad 96% gatunków morskich i 70% mieszkańców lądu oraz zepchnęła Ziemię z okresu Permu do Triasu. Ale to nie jedyne czynniki osłabiające. Rzeki wpływają również na góry. Po pierwsze dodają wizualnej wysokości, gdy woda uderza o krawędzie gór i eroduje skały, tworzy głębokie szczeliny u podstawy. W rzeczywistości wszystkie te piękne, dramatyczne szczyty są nieco niższe niż sam płaskowyż, wyjaśnia Nadine McQuarrie, profesor na Wykładzie Geologii i Nauk o Środowisku na Uniwersytecie w Pittsburghu. Ale ponieważ rzeki powodują erozję skał, ich kanały mogą stać się zbyt strome. To z kolei powoduje osuwiska, które zabierają materiał, z którego zbudowana jest góra, ograniczając w ten sposób jej wzrost. Przyjmuje się, że po osiągnięciu przez rzekę stromizny progowej, jej wpływ na wzrost gór jest ograniczony. Podwodne góry również podlegają wpływowi grawitacji i osuwisk, ale mogą stać się wyższe niż góry lądowe, ponieważ woda wspiera ich boki, pozwalając rosnąć wyżej. Tak więc podczas gdy Everest próbuje przebić się przez grawitację i grubość lodu, na Ziemi są już mistrzowie, którzy go przewyższyli. Są to hawajskie wulkany Mauna Kea i Mauna Loa, wyginające skorupę ziemską na wysokości 6000 metrów. Dlaczego więc nie słyszymy opowieści o ich podboju? Winna jest koncepcja względności. W rzeczywistości Mauna Kea, której wysokość od podstawy do szczytu wynosi 10210 metrów, i Mauna Loa z wysokością 10168 metrów, mogą pomieścić Morze Kaspijskie i największe słodkowodne jezioro w Europie – Ładogę. Niewątpliwie są to najwspanialsze formacje górskie naszej planety. Jednak większość tego splendoru kryje się pod wodą i zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, wysokość bezwzględną góry mierzy się od poziomu morza. Tak więc przez ten standard nasi nierozpoznani bohaterowie dużo tracą, bo ich wysokość nad poziomem morza ledwie przekracza 4000 metrów. Nawiasem mówiąc, perspektywy Mauna Loa byłyby prawdopodobnie lepsze,
gdyby nie straciła źródła magmy z powodu przesunięcia płyty litosferycznej. Trzeba więc przyznać, że na Ziemi wspinacze nawet za 4 miliony lat nie będą mieli możliwości wejść na wysokość znacznie przewyższającą Everest. Prawa geofizyki wyznaczają ścisłe granice wzrostu gór i wydaje się, że Everest osiągnął swój pułap. Marzenia o nowym Olimpusie mają pozostać marzeniami. A może znasz inny sposób na prześcignięcie gigantów, którzy podbili dach świata? Jeśli podobał Ci się ten film, daj mu kciuk w górę, zasubskrybuj kanał, kliknij dzwonek, aby włączyć powiadomienia o nowych filmach i nie zapomnij polecić nas znajomym.